jest niemożliwe. Czyżby powtórka z rozrywki? Ja potrzebuję takie buteleczki do bursztynu. Ale tu jest pełna butelka. Tu jest pełna butelka. Nie, no masakra. Ewa. Ewa. Kasa. No kasa. Normalnie kasa. 10 euro. Angelika. Katarzyna. Mariola. Tu nie ma nic. To jest Krzysztof. Nie, no masakra. Wszędzie są pieniądze. Trzeba uciekać, bo ciągnik jedzie. A co tutaj jest? Ha, piwo ze szklankami. Ile kasy? Ty, dawaj, bo nie. Kasa na pewno będzie, patrz. Jest. 60 euro. To jest po prostu niemożliwe. Zapraszam wszystkich polskich patriotów do Niemiec, bo w Polsce i tak nie ma pracy. Pakujemy to do bagażnika, proszę Państwa. Pakujemy to do bagażnika. Zobacz, co znalazłem, cała flaszka. No nie, niemożliwe, dziękuję, dziękuję. No nie, no masakra. No tak, tak. O, już robią porządki, no już robią porządki. A przecież nie ma aż tak dużo, no. Nie, no masakra. Trzeba stąd uciekać. Bo może to celowo było, że te butelki zostały postawione. Rozumiesz, Anita? No, może być. No, dobrze. Kochani, wracamy do naszego domu. Musimy sprawdzić, musimy policzyć, ile tam jest pieniędzy. Jak było 10 buteleczek i chyba tam po 10 euro, to jest 100 euro. I w tym kartonie z piwem tam było 60, to jest razem 160. Nie, no masakra. 16 szczęśliwa. I także na ulicy można w Niemczech znaleźć pieniądze. Tak, to co ja powiedziałem. W Hagen jeździłem, ja zbierałem raz 10, raz 5 euro. W Niemczech leżą pieniądze normalnie na ulicy. No. Normalnie leżą na ulicy. Niesamowite. Nie, także po prostu... szczęśliwy dzień. Zapraszamy wszystkich polskich patriotów. I dzielimy się na pół. Ja z nikim się nie będę dzielić. Tak samo jak Małysz powiedział. Jak trenował i mu chcieli potem zabrać pieniądze, bo już był sławny, to powiedział, dlaczego ma komuś dawać pieniądze, skoro tą sławę zdobył dzięki samemu sobie. To ja przecież też zdobywam dzięki sobie. To tylko politycy sławę dzięki nam zdobywają za nasze pieniądze, bo oni kradną z podatków. A ja z podatków nie żyję. Ja odprowadzam podatki. Także słońce świeci jak w Egipcie. Jedziemy do domu wypić zimne piwo. I zapraszam Was, patriotów, na stronę www.prezydent1.pl oraz na stronę www.artur-prezydent.pl. Film jest propagandą, ale pomimo tego zapraszamy Polaków do Niemiec, bo tutaj praca jest, podatków nie płacicie, a macie w ramach tego wszystkiego w miarę skromne, spokojne życie. Możecie do mnie pisać też na maila arturglowacki27@gmail.com albo dzwonić na telefon 66103 i oczywiście 48. Do następnego programu. Miłego popołudnia. Tak, życzę Wam, Anita Dobrzewin.